Nowa Unia w Unii. Rząd nagle zaostrzył lockdown. Kanał Suezki odblokowany. A na koniec maseczki już prawnie zobowiązujące. Teoretycznie. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam wszystkich bardzo serdecznie. Subik, dzwoniks, no i oczywiście łapka. Lecimy! W czwartek w Budapeszcie Salvini spotka się z premierem Węgier Viktorem Orbanem i szefem polskiego rządu Mateuszem Morawieckim. Tę wiadomość podał wczoraj wieczorem dziennik Corriere della Sera. Salviniemu mają towarzyszyć w węgierskiej stolicy dwaj politycy Ligi, Lorenzo Fontana, były minister do spraw rodziny i osób niepełnosprawnych, a także szef delegacji tego ugrupowania w grupie Tożsamość i Demokracja w Parlamencie Europejskim Marco Zani. Wcześniej przywódca współrządzącej obecnie Włochami Ligi ujawnił, że jest w kontakcie z Polakami i Węgrami w sprawie powołania nowej grupy w Parlamencie Europejskim. Ma to związek z wyjściem Fideszu Orbana z Europejskiej Partii Ludowej. Na początku marca Salvini przeprowadził wideorozmowę z premierem Mateuszem Morawieckim. Jak zauważa Corriere della Sera, celem włoskiego polityka jest zaoferowanie alternatywy dla Europejskiej Partii Ludowej, która przechyliła się na lewo. W nadziei, że do nowej formacji przyłączą się także delegacje innych krajów, mogą być jednak problemy z realizacją takich planów, zastrzega dziennik, przypominając na przykład, że trudno by inicjatywę tę doceniła liderka prawicowego ugrupowania Bracia Włoch, Giorgia Meloni, przewodnicząca europejskich konserwatystów i reformatorów, do których należy też Prawo i Sprawiedliwość. Jesteśmy w kontakcie z polskim premierem i ministrem włoskiego rządu, który odpowiada za kwestie gospodarcze. To te trzy państwa, Polska, Włochy i Węgry, spróbują przeorganizować europejską prawicę. Wkrótce się zobaczymy i wspólnie zaplanujemy przyszłość, oznajmił Orban w wywiadzie z 19 marca. Wcześniej Fidesz wystąpił z EPL. Wiceszefowa Fideszu Katalin Nowak uzasadniała ten krok odmiennymi poglądami na temat migracji, przyjęciem nowego regulaminu przez grupę EPL w Parlamencie Europejskim oraz zmianą kierunku tej partii na lewicowy. 3 marca grupa EPL w Parlamencie Europejskim przyjęła nowy regulamin, który pozwala na zawieszenie lub wyrzucenie z niej nie tylko europosłów, ale i całych partii. Zmiany regulaminu zainicjowano po zawieszeniu w grudniu 2020 europosła Fideszu Tamasa Deutscha za porównywanie wypowiedzi szefa frakcji EPL w Parlamencie Europejskim Manfreda Webera do haseł Gestapo i węgierskiej tajnej policji komunistycznej. W odpowiedzi na zmianę regulaminu europosłowie Fideszu zrezygnowali z członkostwa w grupie. Fidesz nadal pozostawał jednak członkiem Europejskiej Partii Ludowej, choć jego członkostwo w tej rodzinie partyjnej było zawieszone od wiosny 2019 w związku m.in. z kampanią plakatową rządu węgierskiego, w której były szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker został przedstawiony wraz z amerykańskim finansistą Georgem Sorosem jako czarny charakter chcący sprowadzić do Europy miliony migrantów. Natura nie lubi próżni. Podobnie jak polityka. Wiadomo, że w takich ugrupowaniach chodzi przede wszystkim o to, żeby destabilizować główny projekt, w którym te partie się znajdują. Tak chodzi w każdej opozycji. Ale chyba właśnie o to chodzi w całej demokracji. Nie o to, żeby wszyscy potulnie kiwali główkami na tak i zgadzali się z całą resztą, bo tak kuźwa wypada. Tylko chodzi o dyskusję i wyciąganie wniosków na podstawie rzeczowej debaty przedstawiającej różne opinie, nie? No i dobrze, można się z tą sprawą nie zgadzać, z tą nową prawicą, nową, czyli absolutnie nieekonomiczną, a jedynie światopoglądową, bo ekonomicznie to lewica, nie zgadzać, ale jak już ostatnio mówiliśmy, z coraz większej liczby wycieków z Europarlamentu wynika, że Unia Europejska jest świadoma, że ruchy naszego kraju to już nieuchronne dążenie do polexitu, kiedy tylko TSUE klepnie sankcje, a Prawo i Sprawiedliwość zapewni sobie kolejną kadencję. A co za tym idzie? Polska upadnie na ryj i już się nie podniesie, jeśli nie będziemy mieli sojuszników. Czy tak się stanie, czy nie, jest to jak najbardziej możliwe. Tym bardziej, że w Polsce coraz bardziej szerzy się eurosceptycyzm. Jednak co by się nie działo, to musimy o te sojusze dbać, żeby finalnie nie zostać osamotnioną, pustą wyspą z autorytarnym rządem. Bo wiecie, kto nie lubi autorytarnych rządów i lubi wprowadzać w nich demokrację najlepiej karabinem, nie? Tak, dokładnie.
Ten kraj, z którym również ostatnio nie jest nam za bardzo po drodze, a również chodzą coraz głośniejsze plotki, że raczej neutralny względem Polski Joe Biden może wkrótce zostać wymieniony na Kamalę Harris z wręcz komunistycznymi poglądami i wtedy lepiej, żebyśmy samotni nie byli. Tym bardziej, że już teraz PiS tak wyraźnie nam pokazuje, że wprowadzenie prawa zgodnie z wolą narodu oraz debatowanie o tym z Polakami dla nich jest sprawą drugorzędną i coraz częściej radykalnie zmieniają przepisy w nocy, a te zaczynają obowiązywać już nazajutrz. Zobaczmy, jak właśnie zaostrzono nam lockdown dosłownie z godziny na godzinę. Policja będzie egzekwowała przestrzeganie nowych obostrzeń, mówi minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński. Trzecia fala atakuje z tak ogromną siłą, że nie można sobie pozwolić na wprowadzanie zmian w lockdownie raz na tydzień. Od dostosowania obostrzeń do sytuacji zależy życie Polaków, nie ma więc co zwlekać z wdrożeniem odpowiednich rozwiązań. Rząd w poniedziałek wspomniał o nowych restrykcjach, a obowiązywać zaczęły już we wtorek. Lockdown w najbliższym czasie może się tylko zaostrzać. Liczba zachorowań w trzeciej fali osiągnęła rekordowe poziomy, obciążając system ochrony zdrowia ponad jego wydolność. Sytuacja jest dramatyczna i wymaga błyskawicznych reakcji. Do takiej właśnie doszło w nocy z 29 na 30 marca 2021 roku. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, które zaostrzyło zasady lockdownu, wprowadzając obowiązkową kwarantannę dla osób przybywających do Polski ze strefy Schengen. Rząd nie chce ryzykować pogorszenia sytuacji w Polsce przez pojawienie się dodatkowych ognisk wywołanych przez ewentualne wwiezienie choroby, być może nowych mutacji przez osoby przybywające z zagranicy. Z tego powodu w poniedziałek 29 marca zapowiedziano, a już w nocy z 29 na 30 marca wdrożono za pomocą rozporządzenia nowe zasady kwarantanny dla podróżujących. Dla przybywających do Polski spoza strefy Schengen obowiązuje kwarantanna bez wyjątku. Osoby wjeżdżające ze strefy Schengen także domyślnie kierowane będą na kwarantannę, mogą z niej jednak zostać zwolnione, jeśli przedstawią wykonany w ciągu 48 godzin przed przybyciem do Polski negatywny test PCR lub antygenowy. Z kwarantanny będzie można zostać zwolnionym po wykonaniu testu już na terenie naszego kraju. Każdy z przyjezdnych zarówno ze strefy Schengen, jak i spoza niej będzie miał możliwość wykonania testu w Polsce i jeśli wynik będzie negatywny, podróżny będzie zwalniany z kwarantanny. Nowe przepisy przewidują także zwolnienia z obowiązku izolacji dla ozdrowieńców, którzy zakończyli kwarantannę nie później niż 6 miesięcy przed przekroczeniem granicy oraz dla osób zaantidotumowanych. Wcześniej obostrzenia wprowadzone 27 marca mają obowiązywać do 9 kwietnia. Policjantów kierowanych do służby na naszych ulicach, policjantów, którzy te zadania właśnie... Ach, ten 9 kwietnia, byle rocznicę smoleńską uświęcić tak jak należy. A zwykłymi szaraczkami, Polaczkami, kto by się tam przejmował? Naprawdę tak ciężko było tego typu restrykcje zaplanować już w zeszłym tygodniu chociażby? W tę sobotę, kiedy minister Niedzielski miał przecież swoją konferencję dotyczącą zaostrzania lockdownu, można było to wykorzystać. Przecież to jakaś niedorzeczność. Ewidentnie jak na dłoni widać, że oni te nowe obostrzenia rozpisują na szybko, na kolanie, byle były, bez większego namysłu. Przecież to nie jest tak, że nie mogli przewidzieć, jak będzie rozwijała się sytuacja za tydzień temu. Z kryzysem zdrowotnym mamy do czynienia już od przeszło roku, hej! To absolutnie nie jest cokolwiek nowego. To ciągle to samo, a sytuacja po prostu powtarza się, taka jak była rok temu, z tym, że choroba jest bardziej powszechna oczywiście, ale państwo, jak się wydaje, powinno być na to przygotowane. I gdzie są w takim razie ci wszyscy eksperci, na których łożymy przecież tyle z naszych podatków? Powiedzieliby o tym tydzień wcześniej, to nikt by sobie jakichś bzdurnych nadziei niepotrzebnych nie robił, że jednak święta z rodziną spędzi. A tak ci, którzy mimo wszystko byli ostrożni i nie chcieli od razu lecieć do swoich rodzin z zagranicy, tylko odpowiedzialnie kupili bilet i wynajęli jakiś hotel, są w najgorszej z możliwych sytuacji, kiedy przy zwiększonym popycie na testy oraz zbliżającym się weekendzie zwyczajnie zabraknie mocy przerobowych i święta spędzą właśnie w tym hotelu.
nomen omen, w hotelu też niezgodnie z nowymi rozporządzeniami. Ale tego jednak wymaga jakaś tam odpowiedzialność, biorąc pod uwagę politykę naszego rządu oraz retorykę naszego premiera, że prawo nie powinno być ponad dobrem narodu, nie? Że są ważniejsze rzeczy na tym świecie od prawa. Tak, tak, to słowa premiera Mateusza Morawieckiego, kiedy udzielał wywiadu dla niemieckiej telewizji. You're saying something's more important than the law. Of course. Of course, the law is not most important. Dangerous. Life of people, security. Dangerous road to go down. No, no, well, like, I don't want to be going too... We're normally told that nobody is above the law and nothing above the law. You're putting in abstracts here. No. Okay, so let me be very clear. The good of the nation as interpreted by the government... Ale oczywiście rocznica smoleńska, czyli osobista tragedia niektórych polityków Prawa i Sprawiedliwości oraz przede wszystkim imperatora Kaczyńskiego jest ważniejsza niż życie jakichś tam Polaczków, robaczków, nie? Jego ból jest ważniejszy niż twój. Zresztą o Morawieckim i jego dość kontrowersyjnej historii będziemy jeszcze mówić w sobotę o godzinie 6.30 w reportażu dotyczącym jego ciemnej strony. Zatem jeśli was interesuje, kim tak naprawdę jest ten człowiek, to koniecznie już teraz ustawcie sobie budziki, żeby być punktualnie. A tymczasem nie ma co przedłużać tematu nowych restrykcji, bo są też inne tematy, które dla was na dziś przygotowaliśmy. Na przykład taki, kto by się spodziewał, kanał Suezki. Na kanale Suezkim przywrócona została w poniedziałek żegluga w obie strony, poinformowała agencja Reuters, powołując się na dwa źródła blisko zaznajomione ze sprawą. Wcześniej z mielizny sprowadzony został kontenerowiec Ever Given, który od blisko tygodnia blokował morski szlak. Egipska agencja żeglugowa LED podała, że 43 statki wznowiły rejs z Wielkiego Jeziora Gorzkiego na południe w kierunku Morza Czerwonego. Według koncernu Maersk, głównej firmy żeglugowej działającej na kanale, rozładowanie zatoru statków zajmie co najmniej kilka dni. Na przejście przez kanał oczekuje co najmniej 367 statków, w tym kilkadziesiąt tankowców. Przebadaliśmy dno kanału Suezkiego. Na szczęście nie ma tam żadnych problemów i statki mogą od dzisiaj tamtędy przepływać, poinformował zarząd kanału Suezkiego SCA. Przewożący towary na trasie Azja-Europa kontenerowiec Ever Given, pływający pod panamską banderą i będący własnością japońskiej firmy Shoei Kizen, we wtorek obrócił się bokiem i osiadł na mieliźnie w jednopasmowym odcinku kanału Suezkiego, około 6 km od jego południowego wejścia w pobliżu Suezu. Od tego czasu władze zarządzające kanałem nie były w stanie usunąć statku, a ruch przez ten szlak wodny, wyceniany na ponad 9 miliardów dolarów dziennie, został wstrzymany, co jeszcze bardziej zakłóciło globalną żeglugę już i tak nadwyrężoną przez wiadomo co. W poniedziałek, dzięki pracy holowników, statek został sprowadzony z mielizny na tor wodny i zaczął poruszać się na północ w kierunku położonego w połowie kanału Wielkiego Jeziora Gorzkiego, gdzie zostanie poddany badaniom technicznym. Co ciekawe, firma chyba tak bardzo przyzwyczaiła się do powodowania zatorów handlowych, chyba na tym robią swój marketing, że tuż po odblokowaniu kanału znowu zablokowali ruch handlowy, ale tym razem na autostradzie. Zobaczcie, jak awaria jednego statku potrafi zdestabilizować cały globalny handel. Już ten kryzys zdrowotno-gospodarczy, z którym mierzymy się od ponad roku, pokazał nam, że ludzkość nie ma dużych zapasów i żyjemy praktycznie z dnia na dzień. W sklepach zaczęło brakować jedzenia, papieru toaletowego, a nawet rzeczy praktycznie nie psujące się, które spokojnie można w teorii sobie magazynować w sporych ilościach, jak chociażby te maseczki czy płyny dezynfekujące, były towarem bardzo deficytowym, ale wtedy okej, wiadomo, zamknięto nagle całą światową gospodarkę, nastraszono ludzi i wszyscy zaczęli dokonywać wręcz hurtowych zakupów. Ale tutaj już po paru dniach blokady jednego tylko kanału zaczęto mówić o tym, że zabraknie nam znowu papieru toaletowego w sklepach. To tylko udowadnia, jak bardzo jesteśmy uzależnieni jako Europa od importu i jak bardzo powinniśmy dążyć w kierunku uniezależniania się od zewnętrznych rynków. Dlatego właśnie kierunek w OZE, który z dzisiejszego punktu widzenia może wydawać się
nieopłacalny, jest strategicznie konieczny właśnie dlatego, że nikt nam wtedy nie zakręci przysłowiowego kurka. Całe szczęście kanał już został odblokowany i wszystko wraca do normy, ale w polskim prawie niestety dalej jest wiele absurdów. Zobaczmy, jak tam się ma sprawa obowiązkowych maseczek na wolnej przestrzeni. Nie noszę pan maseczki, chciałam zapytać dlaczego, czy pan nie chce naszej maseczki? Ale coś pani się stało, czy skąd takie pytania? No ale skąd takie pytanie? Obowiązek noszenia maseczki w taki sposób, by zakrywała usta i nos, wbrew powszechnemu przekonaniu, nie jest niezgodny z prawem, donosi Rzeczpospolita, cytując ekspertów z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Przez kilka miesięcy, a dokładnie od marca do grudnia, mogliśmy skutecznie kwestionować wprowadzony przez rząd obowiązek zasłaniania nosa i ust. Potwierdzały to kolejne wyroki sądów administracyjnych, które wskazywały, że rozporządzenie idzie dalej niż pozwala mu na to ustawa. W efekcie przepis jest sprzeczny z prawem. Sytuacja zmieniła się 2 grudnia, gdy w życie weszły przepisy nowelizujące ustawę o przeciwdziałaniu sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem wiadomo czego, którą posłowie uchwalili 28 października. Przez wiele miesięcy rzeczywiście podstawa prawna obowiązku noszenia maseczki była wadliwa, ale od grudnia jest to uregulowane prawnie. Obowiązek wynika już z ustawy. RPO zabiegał o to od maja 2020 właśnie po to, by obywatele nie mieli takich wątpliwości, informują eksperci biura RPO. W praktyce oznacza to, że nieprzyjęcie mandatu w wysokości 500 zł za brak maseczki lub jej niepoprawne noszenie nie będzie oznaczało uchylenia kary przez sąd. Do grudnia 2020 roku podstawa prawna obowiązku noszenia maseczek była wadliwa, ale teraz już jest uregulowana poprawnie, a mandat za brak maseczki będzie wystawiony legalnie, podkreśla Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justitia. Biegnę na pociąg i zaraz się uduszę. Dzień dobry, co zrobić? Dlaczego pan nie ma maski? Bo walę papierosa. Mimo tego, że faktycznie już zaczynają się wyroki sądów wskazujące osoby bez maseczki na zapłacenie mandatu czy grzywny, to chociażby WP przeprowadziło właśnie wywiad z prawnikiem. Niemniej każdy obywatel musi mieć świadomość, że pewne nakazy, w cudzysłowie oczywiście, rządzących, nie są wprowadzone w sposób właściwy dla tego rodzaju ograniczeń i obywatel ma bardzo dużą szansę, gdzie w sądzie będzie sędzia, spoglądał przede wszystkim, czy to zostało wprowadzone z odpowiednim formą prawną, odpowiednim przepisem prawnym i pod tym kątem będzie to badał i tutaj obywatel ma dużą szansę wygrać taką sprawę, co pokazuje wiele przykładów. Tylko po co to robić? No właśnie. Po co po sądach chodzić, po co się ganiać? Tym bardziej, że jak wcześniej jeszcze była prawie pewność, że sąd to odrzuci, tak teraz dalej, mimo że szanse już są jakieś, no to nie są jednak aż tak pewne, jak były wcześniej. Niemniej sędzia również tutaj patrzy, a przynajmniej powinien brać pod uwagę pewną logikę, jakiś sens. I tak jeśli faktycznie idziecie pustą drogą, nikogo dookoła nie ma i nagle podjedzie do was radiowóz i dostaniecie mandat za brak maseczki, no to sędzia raczej powinien to uchylić. Inaczej sytuacja będzie wyglądać, jeśli nie wiem, zrobicie jakąś imprezę w parku i będziecie tańczyć bez dostosowania się do obowiązujących restrykcji. Także po prostu z głową. Tak jak z głową wysyłajcie do nas swoje drętwe suchary. Co jest szybsze od cygana z telewizorem? Jego brat z DVD. Że chodzi o kradzież, tak? Ale kto kradnie teraz DVD? Ten żart ma już ponad dekadę. Ksenofobie zasrany. Tego suchara mamy od Jarosława Rusztyna, za co serdeczny szacun. No i oczywiście otrzymujesz od nas złote DVD. Niech ma! A jeśli ty chcesz dostać złotą statuetkę, to koniecznie dąż do naszej grupy facebookowej Podstawki Macieja Reaktywacja, no i tam właśnie wysyłaj swoje suchary, newsy i przemyślenia. Tymczasem ja już się będę żegnał, trzymajcie się cieplutko i pamiętajcie, że nowe materiały tutaj wychodzą codziennie o 6.30 i 18.00, a w niedzielę o 6.30 będzie nasz reportaż dotyczący ciekawej przyszłości Mateusza Morawieckiego. Także już teraz ustawiajcie sobie budziki, trzymajcie się cieplutko, no i heja!